Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Długo oczekiwane moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 129 rytuału dla Matki Ziemi 27 listopada 2023 roku, czyli pełnia księżyca, mroźny księżyc, krwawy księżyc. Jak w każdą pełnię księżyca spotkaliśmy się na rytuale dla Matki Ziemi i oczywiście na dużym rytuale świec intencyjnych. Każda pełnia, każdy nów księżyca, każdy szczególny moment energetyczny to taki właśnie duży rytuał zbiorowy świec intencyjnych i ten rytuał miał miejsce już po naszym rytuale dla Matki Ziemi. Wszystkie te osoby z Was, które brały udział, oczywiście otrzymały już wyniki swoich rytuałów mailem indywidualnie i tutaj dzisiaj koncentrujemy się na rytuale dla Matki Ziemi. Zaczniemy może od samej symboliki. 1, 2 i 9. 129 rytuał, 129 miesięcy, 129 pełni księżyca, gdzie spotykamy się na rytuale dla Matki Ziemi, na medytacji dla Matki Ziemi. Ile to jest miesięcy? Dużo, bardzo dużo. 129 pełni księżyca. 129. Niesamowite, nieprawdaż? Jedynka. Te osoby z Was, które biorą udział w moich ceremoniach, czyli ceremoniach, które prowadzę, uroczyste wykłady w uroczystej formie, dokładnie znają już tą symbolikę. Symbolika 1, czyli mag, mag transcendentny, który podąża wąską ścieżką pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga i który kształtuje ten świat i wszechświat według swoich wyobrażeń pod pełną pieczęcią siły wyższej, siły wszechświata. Mag transcendentny podąża złotą ścieżką, czyli ścieżką świadomości. Złoty kolor to świadomość, to mądrość, to podejmowanie mądrych decyzji. 129 rytuał dla Matki Ziemi skrywa w sobie również numer 2, czyli arcykapłanka, utkana ze światła w sieci światła, która łączy w sobie energię żeńską i energię męską i która ma za sobą już bardzo, bardzo długą drogę. Długą drogę przez pustynię w głodzie, chłodzie, upale. Symbolicznie oczywiście oznacza to taką systematyczność, takie systematyczne podążanie, pokonywanie trudności i wzrost. Czyli każda pokonana trudność to jest wzrost wewnętrzny. No i oczywiście dziewiątka, czyli eremita. Eremita, który wchodzi w ciemność, w podświadomość i wnosi w tą podświadomość światło. Eremita jest tym, który często wycofuje się z takiego bujnego życia publicznego po to, aby pracować nad sobą, ale również pewne procesy tutaj na ziemi doprowadzić we właściwym kierunku. Eremita to ten, który zna swoje słabości, zna swoje wady, zna wszystkie programy, które go ograniczały, które go blokowały. On to wszystko już przepracował i wnosi światło świadomości do swojej podświadomości. Patrzymy dalej. Mamy tutaj jeszcze 12, czyli wisielec. Wisielec wisi głową w dół, czyli ma inną perspektywę. On, gdy zostaje zawieszony głową w dół, to są takie sytuacje, które na pewno znasz z twojego życia, gdzie po prostu szarpiesz się, próbujesz coś zrobić na siłę, a coś nie wychodzi. Tak jakby po prostu wszystko chciało cię zatrzymać na twojej drodze. To jest energia wisielca, ale gdy zatrzymujemy się na moment, gdy nagle wszystko się blokuje i możemy na to popatrzeć z innej perspektywy, to możemy znaleźć drogi i rozwiązania, które żeśmy wcześniej nie widzieli. Czyli
Gdy w rozkładzie tarota wychodzi karta Wisielca, to każdy jest zawsze przerażony, bo jest to takie, o, takie coś negatywnego, Boże, to nagle się coś zatrzyma, nagle coś się zablokuje, będzie mi trudno cokolwiek poruszyć, ale można na to również popatrzeć w ten sposób pozytywny. To jest taki moment zatrzymania się. I gdy się zatrzymujemy i patrzymy na coś z wyższej perspektywy, to tak jakbyśmy zostawili to nasze małe ego, bo ono nie widzi rozwiązania. Ono działa według pewnych programów, według pewnych zasad i nie widzi tego większego rozwiązania. I w tym momencie ta dusza, która widzi wszystko, może przejąć inicjatywę. Czyli ta symbolika wisielca jest z jednej strony negatywna, bo zatrzymujemy się w naszych działaniach, które często są wynikami naszych jakichś tam wyobrażeń, naszego małego ego, ale jest to szansa, żeby popatrzeć na coś z zupełnie innej perspektywy. To jest cała symbolika ukryta w numerze 129 rytuału dla Matki Ziemi. Ale co wydarzyło się w czasie tego rytuału, to należy połączyć z tą symboliką, aby otrzymać to wyższe zrozumienie. Ja sobie tylko przypnę mikrofon w tym momencie i zabiorę sobie moje notatki, bo ty wiesz, że jak z tobą rozmawiam, to zawsze spaceruję. W jednej ręce trzymam telefon, potem mam kabel do mikrofonu. No i oczywiście, jeżeli sięgam po notatki, to potrzebuję jeszcze jedną rękę. Mój rytuał rozpoczęłam o godzinie 20:20 mojego czasu, czyli według czasu polskiego to była godzina 21:20. Zupełnie przez przypadek tak wcześnie, bo jak wiesz, zawsze spotykamy się o godzinie 22 czasu polskiego. Ale coś wołało mnie, że już nadszedł ten czas, że należy już teraz rozpocząć ten rytuał. Ja wezmę jednak ten mikrofon do ręki, bo będzie mnie lepiej słychać, a to tylko sobie tak przełożę. I popatrz, mamy tutaj taką symbolikę. 20:20, czyli nowa era, nowy początek. Jak wielu z nas czeka na tą nową erę, na tą złotą erę tutaj na Ziemi. Zanim ona jednak nastąpi, musimy przejść przez ten czas apokalipsy. Jesteśmy teraz w czasie apokalipsy. I jest to taki proces, który jest niezbędny, aby to nowe mogło się narodzić. Czyli to stare musi odejść, żeby zrobić miejsce dla nowego. Nowa era to nie jest taki przeskok, jak wiele osób ma takie troszeczkę błędne przekonanie, że o, już żeśmy, tutaj są takie wibracje i takie wibracje, już żeśmy przeszli tutaj do tej nowej ery, już jesteśmy w tej nowej wibracji i już wszystko będzie idealnie. No, nie jest to taki proces, który się odbywa jak wstryknięcie palcami, tylko jest to proces dłuższy i troszeczkę bardziej skomplikowany. Mniej więcej przejście do złotej ery zajmuje nam około 100 lat, my jesteśmy teraz w trakcie. Myślę, że może niektórzy z nas jeszcze doczekają tego momentu, tego początku, ale nie możemy żyć w takiej naiwności, że już jutro będzie złota era na Ziemi. My wszyscy tutaj jesteśmy po coś. Każdy z nas ma swoje powołanie, swoją misję tutaj na Ziemi. I od każdego z nas zależy, jak szybko ten proces nastąpi. I tak mogłabym podsumować ten nasz rytuał dla Matki Ziemi. To był rytuał, gdzie otrzymałam bardzo dużo indywidualnych wskazówek dla mnie samej, czyli jak mam dalej podążać moją drogą wypełnienia mojego powołania, ale jestem pewna, że w czasie naszego rytuału każdy z uczestników otrzymał takie same wskazówki dla siebie, czyli idealnie dopasowane do Twojej drogi, do Twojego powołania i do Twoich tutaj zadań na Ziemi. I teraz tak. Ten rytuał rozpoczął się od momentu rozkwitu. Symbolika rozkwit kwiatu. Wiadomo, że zanim kwiat rozkwitnie, to najpierw jest w pączku i potem muszą być sprzyjające okoliczności, aby on mógł rozłożyć się i rozkwitnąć.
Rośliny są bardzo inteligentne i gdy są jakieś niesprzyjające okoliczności, to często nie rozkwitają, czyli czekają, aż ten odpowiedni moment nastąpi, żeby rozłożyć te płatki i rozłożyć te kwiaty. Ty wiesz, co wydarzyło się w ostatnim czasie tutaj na Ziemi, że było bardzo dużo zorganizowanych pożarów w różnych miejscach na Ziemi. Dlaczego mówię, że zorganizowanych? Ponieważ były one zorganizowane przez konkretne grupy, które działają na szkodę naszej Ziemi. Mimo tego, że oficjalnie mało kto zajmuje takie stanowisko, wszystko oczywiście jest przypadek, wszystko są podpalenie jakichś szalonych ludzi i tak dalej. W rzeczywistości jest inaczej. I każdy z nas, kto obserwował ten proces, to wie i przyzna mi rację. Ja mogłam obserwować ten proces na wyspie Maderze i wiem, że były to celowe podpalenia i to była cała grupa przestępcza, która tych podpaleń dokonała i z pewnością wsiadła później do samolotu i poleciała w inne miejsce. Idziemy dalej. Boska sprawiedliwość została z mojej strony wymierzona tym ludziom, ale myślę, że będę powtarzać ten rytuał jeszcze wiele, wiele razy, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy służą tym energią mroku. I trzeba pewne procesy przyspieszyć, abyśmy mogli szybciej przejść do tego naszego złotego wieku na Ziemi. Idziemy dalej. Czyli ten proces rozkwitu. Po pożarze na naszej wyspie Maderze, czyli gdzie spaliła się praktycznie połowa wyspy, nastąpiło coś niesamowitego. We wszystkich innych miejscach rozkwitły drzewa, które rozkwitają dopiero na wiosnę. Czyli praktycznie tydzień po pożarze rozkwitły jabłonie, czereśnie, grusze, różne inne rośliny i każdy zadawał sobie to pytanie, jak to jest możliwe, co się tutaj stało. Moja odpowiedź jest taka, że natura dokładnie wie, co się stało. Natura wie, że ani ptaki nie mają co jeść, ani owady nie mają co jeść i musi im zapewnić możliwość przetrwania. Dlatego natura, nasza matka, nasza ziemia, ona widzi, co się dzieje i reguluje te procesy, czyli otwiera kwiaty, które normalnie otwarłyby się dopiero w maju, w kwietniu, otwiera je w listopadzie, aby dać pożywienie dla swoich małych dzieci. I dla mnie ten rytuał dla Matki Ziemi, ten 129 rytuał dla Matki Ziemi, to był właśnie ten symbol rozkwitu. Dla mnie symbolicznie, że mój rozkwit indywidualny jest tą miniaturą, czyli tym mikrokosmosem w tym wielkim makrokosmosie. Gdy mój rozkwit następuje, następuje również rozkwit makrokosmosu. Oczywiście każdy z nas może sobie to wziąć do serca. Jeżeli ty rozkwitasz, to rozkwita również całe twoje otoczenie. Jeżeli ty cierpisz, jeżeli ty się zamykasz, jeżeli ty zakładasz jakąś grubą skorupę, to całe twoje otoczenie to czuje i całe twoje otoczenie również się zamyka. Dlatego jest tak, jest takie powiedzenie, że diabeł narobi zawsze tam, gdzie już narobione, czy coś w tym sensie. Czyli, że pieniądz do pieniądza. Dlaczego tak jest? Ponieważ energia przyciąga konkretną energię. Tam, gdzie jest energia biedy, tam nie ma szansy, żeby rozkwitło bogactwo. Tam, gdzie rozkwita bogactwo, jest energia bogactwa, tam automatycznie jest tego bogactwa coraz więcej, bo pojawia się również ta świadomość bogactwa, ale to już jest temat tutaj na inne spotkanie. Czyli ten rozkwit, twój rozkwit, zadbaj o twój rozkwit. Kiedy czujesz, że rozkwitasz? Gdy coś robisz, gdy coś tworzysz, a może, nie wiem, gdy coś porządkujesz, zastanów się, kiedy rozkwitasz i jak możesz jeszcze bardziej rozkwitnąć we wszystkim,
we wszystkim tym, kim jesteś, co robisz, co tworzysz, tak, żeby mogło rozkwitnąć całe Twoje otoczenie. Twój rozkwit to rozkwit ziemi. Twój rozkwit to rozkwit jakiegoś malutkiego pola energetycznego tutaj na ziemi. I jeżeli wiele kwiatów rozkwita, no to nagle cała łąka kwitnie i jest pełna życia. Bardzo symboliczny, przepiękny ten pierwszy moment rytuału dla Matki Ziemi, czyli rozkwit. Po momencie rozkwitu, czyli tej symboliki, nastąpił taki spływ przepięknej, złotej energii, czyli mądrość, świadomość, różowej energii, miłość, ale również miłość bezwarunkowa. Boże, miłość jest tak piękna, a jak mało osób może jej doświadczyć. Czy było Ci dane doświadczyć prawdziwej miłości? I co się wydarzyło? Czy coś to zablokowało? Czy może jakieś stare programy zablokowały tą miłość? Jakieś przekonania? Jakieś złe życzenia? Czasami sami niszczymy miłość poprzez właśnie poddanie się programom, które powtarzają wzory naszych rodziców, dziadów, pradziadów albo jakieś wzory społeczne. Tłumaczymy sobie tak, no nie możemy być razem, albo nie możemy coś tam, albo coś tam i sami zabijamy tą miłość. Miłość do samego siebie, do samej siebie, miłość do świata. Miłość do innych istot, miłość do jednej konkretnej istoty, do innego człowieka. Ale wszystko zaczyna się od miłości do samej siebie, do samego siebie. Na ile kochasz siebie? Na ile dbasz o siebie? Ile razy robisz coś przeciwko sobie? I jakie wtedy masz odczucia? To mogą być banalne przykłady. Ktoś o coś Cię prosi, co jest niezgodne z Tobą, a Ty nie potrafisz odmówić i wtedy cierpi na tym ta miłość do samej siebie, do samego siebie. A przecież można by było powiedzieć, słuchaj, ja naprawdę teraz nie mam na to ochoty, albo nie mam na to czasu, albo chcę zrobić coś innego. Zacznijmy wreszcie ze sobą normalnie rozmawiać. Zacznijmy mówić o tym, co czujemy. Będzie nam wtedy wszystkim dużo, dużo łatwiej przejść do tej złotej ery. Idziemy dalej. Energia szafirowa. Szafir. Taki piękny, niebieski kolor. Ochrona. Potem energia szmaragdowa, zielona. Taka przepiękna, odnawiająca, regenerująca. Energia srebrna. Ta żeńskość. Podświadomość, energia księżycowa. Jaką biżuterię wolisz nosić? Tą ze złota czy tą ze srebra? A może obie naraz? Energia żeńska i energia męska. Srebro niesamowicie wpływa na naszą podświadomość i gdy połączymy je na przykład z jakimś wyjątkowym kamieniem mocy, to możemy przepięknie wprowadzić zupełnie inną wibrację do naszej podświadomości. Kolejny etap rytuału dla Matki Ziemi był taki bardziej skoncentrowany na mojej misji tutaj i wyglądało to tak, że moja dusza naświetlała taką piękną, złotą energią. Wszystkie moje książki, które stoją w bibliotekach, wszystkie moje filmy, które są dostępne w internecie, z taką piękną intencją, aby trafiały dokładnie do tych ludzi, którzy teraz potrzebują wsparcia, którzy teraz potrzebują tej informacji, którzy dokładnie teraz potrzebują tego konkretnego tematu, tej konkretnej wskazówki, tej konkretnej pomocy, tej konkretnej rady. No i potem, po tym takim bardzo indywidualnym procesie, myślę, że każdy z nas, uczestników rytuału dla Matki Ziemi, miał również takie procesy w czasie rytuału, że czuł, że niektóre są takie globalne, a niektóre są bardziej indywidualne. I to jest normalne i naturalne. Na niektórych rytuały dla Matki Ziemi są
tylko procesy globalne, dla niektórych są, jest to połączenie tych procesów globalnych i tych indywidualnych. Następnie był przepiękny taki etap tworzenia harmonii pomiędzy ludźmi tutaj na Ziemi, pomiędzy ludźmi a zwierzętami, pomiędzy ludźmi a roślinami. Czyli taka piękna harmonia, gdzie nie tylko my sami tworzymy nasze oazy, czyli udzielamy się dla ziemi, sadzimy drzewa, zakładamy ogrody, wspomagamy pewne inicjatywy, ale również był to taki moment, że takiego indywidualnego wpływu na ten świat. Ilu ludzi spotyka w ciągu miesiąca różne sytuacje, gdzie mogą zareagować. Taka banalna sytuacja, pojawiają się insekty w domu. Większość ludzi, no niestety, tych zombie reaguje tak, że insekta zabija. My, ludzie świadomi, próbujemy pomóc, czyli jeżeli jest zima, no to wyniesiemy może do garażu, może gdzieś tam do piwniczki, albo zostawimy po prostu w kwiatach naszych doniczkowych, żeby przeczekał sobie do wiosny. Jeżeli jest inwazja mrówek, jak ostatnio była inwazja mrówek w moim domu, taka piękna symbolika na pracowitość i podnoszenie ciężarów większych niż wydaje nam się, że możemy udźwignąć, to ja te mrówki zbierałam taką mokrą szmatką i wyrzucałam na zewnątrz. Co zrobiliby inni ludzie? Co zrobiłabyś ty w tej sytuacji? Co zrobiłbyś w tej sytuacji? Zaczyna się od takiej małej mróweczki, od małego pajączka, od jakiejś biedronki, chrząszcza, a kończy się na tych dużych zwierzętach. Jaki jest twój stosunek do takiego małego pajączka? Jaki jest twój stosunek do biedronki, jaki jest twój stosunek do jakiegoś chrząszcza, do mszycy? A jaki jest twój stosunek do psa, do kota, do krowy, do owcy? To wszystko ma ogromne znaczenie. Jeżeli przestaniemy tworzyć sobie negatywną karmę tutaj na ziemi, to co się wydarzy? Dużo szybciej przejdziemy do tego złotego wieku, prawda? Bo przerwanie karmy to przerwanie ciągu sprawca i ofiara. Czyli czym mniej karmy sobie stworzymy negatywnej, tym szybciej przeskoczymy zupełnie na inny poziom. A ta karma zaczyna się od tego małego pajączka. Albo już nawet od myśli negatywnych. Idziemy dalej. Kolejny etap to, a jeszcze może nawiązując do tego ostatniego etapu, takie moje postanowienie po naszym rytuale dla Matki Ziemi, że będziemy spotykać się dokładnie 3 razy dla Matki Ziemi w miesiącu, czyli w czasie pełni księżyca nasz rytuał dla Matki Ziemi, ale będzie również rytuał za zwierzęta, te, które jeszcze żyją w trudnych warunkach, ale również te, które odeszły, na przykład w rzeźniach, to będzie rytuał świec intencyjnych. Czyli jeżeli poczujesz w twoim sercu, że chcesz może wyrównać twoją karmę, może oczyścić się z czegoś, może zrobić coś dobrego dla zwierząt, to będzie to idealny moment, żeby zamówić świecę. Czy dla twojego zwierzątka, które odeszło, za jego duszę, albo ogólnie za duszę zwierząt, które są mordowane codziennie w rzeźniach, albo za zwierzątka, które są w trudnych sytuacjach życiowych, aby wspomóc je energetycznie. Drugi rytuał będzie obejmował rośliny i drzewa, czyli będzie to również rytuał świec intencyjnych, również raz w miesiącu. Oczywiście można te świece zamawiać codziennie, jeżeli tak poczujesz, ale zbiorczo będzie jeden duży rytuał dodatkowo w ciągu miesiąca, gdzie będziemy go przeprowadzać na takiej mniej więcej zasadzie jak rytuał dla Matki Ziemi, ale w połączeniu z rytuałem świec intencyjnych, i to będą świece za drzewa, za ścięte drzewa i ogólnie dla natury tej flory, czyli fauna i flora.
Będą takie dwa dodatkowe rytuały w ciągu miesiąca. Idziemy dalej. Kolejny etap to był złoty deszcz. Złoty deszcz w czasie rytuałów dla Matki Ziemi, to już znasz. Bardzo często ten złoty deszcz się pojawia. On spada w określone miejsca na Ziemi i dokonuje tej przemiany, tej świadomości. Następnie złote spirale, spirala, ten symbol spirali, przepięknie energetyzujące całą naszą Ziemię. I to mniej więcej, jeszcze zobaczę, czy o wszystkim powiedziałam. Tak, to było mniej więcej wszystko. Na samym końcu naszego rytuału była jeszcze taka przepiękna, przepiękna wizja. Tak jak ja założyłam magiczną oazę na wyspie Maderze, tak wiele, wiele osób otrzymało impulsy i otrzymało przepiękną taką energię, żeby zakładać swoje własne oazy. Czy to są mini oazy w Twoim własnym mieszkaniu, czyli kwiaty doniczkowe, jakieś tam różne takie miejsca, że jest to Twoja oaza natury w Twoim własnym mieszkaniu, czy też na zewnątrz, to te wszystkie działania są bardzo, bardzo ważne, bo nawet taka malutka oaza w swoim własnym mieszkaniu już wpływa energetycznie na Ciebie przede wszystkim, ale również, no i oczywiście na wszystkich domowników, ale również na wszystkie, jak w mikrokosmosie, tak i w makrokosmosie. Czyli ten wpływ jest również bardzo, bardzo silny na cały nasz makrokosmos, czyli na Ziemię tutaj. I to jest mniej więcej wszystko, co wydarzyło się na 129 rytuale dla Matki Ziemi. Z głębi mojego serca dziękuję za Twój udział, za sprawozdania, które otrzymałam. Jeszcze nie miałam czasu, aby przeczytać wszystkie sprawozdania, ale zapoznam się z nimi, no myślę, że jeszcze w przeciągu tych najbliższych 7 dni, czyli tygodnia, aby zobaczyć, jakie były Twoje odczucia w czasie tego rytuału. I bardzo proszę tutaj w miejscu na komentarze, może jeszcze coś uzupełnić, o coś dopytać, czy dodać po prostu Twoje dwa słowa, jak Ty odczułaś, jak Ty odczułeś tę energię i podzielić się tym z innymi osobami, które w tym momencie słuchają tego nagrania. A ja żegnam się z Tobą, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za wsparcie, dziękuję za wszystkie darowizny na nasze stowarzyszenie onosemina.org, na sadzenie drzew. Jesteśmy teraz w trakcie sadzenia drzew w części w magicznej oazie, która została spalona, ale również przygotowujemy bardzo piękny i duży projekt, projekt międzynarodowy, gdzie razem z naszym stowarzyszeniem będziemy mogli zalesić dużo, dużo większy obszar. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarti.